sezon Farrell, witam wszystkich bardzo serdecznie po weekendzie. Moi drodzy, mam nadzieję, że wypoczęliście na weekend, baterie naładowane, ponieważ dzisiaj będziemy kręcili nowym kołem, które zostało dodane do gry StumbleGuys, ponieważ z tego koła jest do odblokowania najlepszy skin w tym sezonie, a jest nim sam Waleciarz. Jesteśmy już na moim oficjalnym koncie i wejdźmy sobie do sklepu i sprawdźmy nowe koło. Koło na turystów. Mamy gościa z taką cenzurą i mamy chłopa rozebranego aż do wnętrzności. Od razu robimy spina za 1100 gemów, a wy, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę, z waszą łapką w górę, na pewno uda mi się trafić wszystkie skiny. Lecimy! Nie ma na co czekać. No i oczywiście, że zagramy sobie dzisiaj nowy tryb, który jest jeszcze dostępny w grze. Mamy duplikacik na początek, no... Słabiutko, słabiutko. O, chyba tego chłopa nie miałem, uwaga! Tak jest! Jakiś swimmer. Czegoś takiego jeszcze nie miałem, mamy... Yetiego, wielka stopa oczywiście, że to jest duplikacik. Kolejnym skinem jest, no kurczę, czek myślałem, jednak nie. Kolejny duplikacik. I uwaga, Robin Hood. Teraz suchar od Farrella. Dlaczego Robin Hood? Bo za mało jadł i mamy legendę, tak jest. O to chodziło, pierwszy nowy skinek odblokowany. Nie uwierzę, jeżeli trafimy jeszcze coś specjalnego podczas tego spina. Czyli nie wszyscy zostawili tą łapkę w górę. Strzel lajka, nie bądź fajka. I uwaga, ostatni chyba spin. Nietypowy wiking, którego miałem. Jeszcze to był przedostatni spin, no dobra. I uwaga, nietypowy bokser. Czy takiego miałem? Oczywiście, że miałem. Więc moi kochani, dwa nowe skiny. Chłop, który pływa i golas do samego wnętrza. Legendy, wchodzimy. I wybieramy Inside Out. I zobaczcie, można zmienić kolor jego skóry. Coś pięknego. Ja w wersji beta myślałem, że to jest po prostu gościu, który wygląda jak ciastko. Naprawdę. A to jest naprawdę chłop, który jest przecięty w pół. No i co? Takim chłopem mi się wydaje, że trzeba grać normalną taką ludzką karnacją. Nie jakimś niebieskim smurfem, co nie? Bo czapeczka, te sprawy, to jest zwykły bambik. Mamy jeszcze jakieś emotki albo jakieś kroki nowe, które by do niego pasowały. Myślę, że fajnie by było, jakby za nim się jakieś takie nożyczki ciągłe lub coś. No ale nie mamy. Dobra, to weźmy sobie może teraz piorunki. Wybieramy tryb Laser Dash i lecimy. Zobaczymy, jak nam się uda. Czy jest nadal taki wysoki poziom, jak był na tym trybie? Ja, moi drodzy, na weekendzik nie opowiadałem wam jeszcze, a mamy na to czas, więc popowiadam wam. Byłem na urodzinach u Justyny siostry. Była fajna imprezka, piątek, sobota, niedziela. Też zajechałem do rodziców, do babci. Najadłem się pierogów. Byłem, bo ja mieszkam na granicy polsko-niemieckiej. Mój rodzinny dom jest. Też pojechaliśmy do Niemiec. Na Chińczyka, na kebaba. Generalnie mega fajny wypad. I co najlepsze, na tym wypadzie był ze mną Rogalik i Klaudia, więc zobaczyli, jak to wygląda w moich rodzinnych stronach. Każdy, kto był na moim Instagramie, z pewnością zobaczył te storki, więc zapraszam każdego na Instagram Farrell YouTube. Wbijajcie, ziomeczki. Dobra, chłop. Ach, prawie go trafiłem. Chciałem przeskoczyć i jeszcze mu sprzedać plombę, ale nie wyszło. Teraz może... Puh! Nie trafiam! O kurczę, dobrze, Farrell, widzę, wyszedł z formy po krótkim weekendziku. Ale zobaczcie, jestem jako jedyny z takim kozackim skinem. Tak, był tylko jeszcze jeden golas, coś specjalnego, Waleciarz. No ale my też dzisiaj go odblokujemy. Nie ma to tamto, będziemy kręcili tym kołem aż do skutku. No i oczywiście jest dzisiaj jeszcze fajna oferta, zauważyłem w sklepie. Za 10 do euro tyle gemów, co byście kupili chyba za 20, więc z pewnością ją sobie kupimy, bo takiej promocji nie można przegapić. Przynajmniej ja, ponieważ, moi drodzy, wiecie dobrze, że ja kupuję często, gęsto skinki. O, ty chamie. O, ty chamie, puh, leżysz. Pyk, 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 bomba, leżysz, Lion. Dobra, oni się na mnie fokusują, mam czerwony nick, bo wiedzą, że jestem tutaj MVP, nie? MVP, oni wiedzą. Tu może być ciężko z Farrellem później. Hop. Hop. Jeszcze jedna osoba musi odpaść. Dobra, mamy to! Wielki finał! Kto został? Kto został? Jest jeden skin cyspyt. Dwóch wariacików i dwóch takich złych niedźwiadków. No dobra.
Powinienem sobie z nimi poradzić, ale czy sobie poradzę? To za chwileczkę się wszystko okaże. Wy zostawcie łapkę w górę, wtedy na pewno wygram. A! I zasubskrybuj kanał, wariacie, bo widzę, że siedzisz bez suba, a ponad 60% oglądających moje filmy tego nie robi. Nie subskrybuje kanału, a jest mi z tego powodu smutno. Później dostajesz, wariaciku, powiadomień o fajnych filmach. Nie wiesz, co u mnie słychać, a to tak być nie może. Gościu. Muszę sprawdzić, kto ma emotkę, a kto ich nie ma. Leżą podcięci. Cyk, aha. Fire Puncha miał Nin. Nin coś tam. Patrzcie, spalę go. Prawie go spaliłem. Najgorzej, nie wyszło. Dobra. Pop leży. Okej, spalił się. Nice. Hop. 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 Woo! Było grubo, moi drodzy. Spadł. Dobrze odbił się ten lwiadek. Lwiadek. Niedźwiadek, chciałem powiedzieć, to lwiątko, a nie lwiadek. Dobra. Niri! Moi kochani, przecież to było proste. To było proste. Nowy skinek mega oddał. Więc jest zwycięstwo. Jest kolejna koronka na moim koncie. Nie spodziewałem się, że będzie tak łatwo. Plus jeden. Elegancio, 25 winek, tak? Na moim koncie. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna informacja. Moi drodzy, informacja jest taka ważna, że kręcimy jeszcze raz kołem. Uwaga! Teraz trafiamy tego skinka. Nietypowy. Let's go dalej. No i co będzie? Epic. Let's go dalej. O, stój! Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Aha. I kurczaczek. Kurcze pieczone. No dawaj. Dawaj, no ja nie chcę widzowi wydać wszystkich gemów na to, żeby odblokować waleciarza. No przecież bez przesady. Kolejny duplikacik. I ten sam nurek mi się cały czas trafia. Niedobrze. Patrzcie, znowu ten nurek. On mnie prześladuje. Jak chłopa nie miałem, to będę miał go teraz 500 razy. Gościu z brudką. Let's go dalej. Gościu z brudką kolejny. To jest zakazane koło. To koło powinno być zbanowane, bo tutaj są postacie nieodpowiednie dla niektórej grupy wiekowej. I co mam teraz zrobić? Kręcić jeszcze raz, co nie, widzowie? Zbanowanym kołem na turystów. No oddajcie, no. Jeszcze potrzebuję jednego skinka, bo jak testowaliśmy tą gierkę w wersji beta, znaczy ten update, to mówiłem wam, że ja będę na pewno chciał mieć go w swojej szafce. Więc te koło się pojawiło. Mnie nie było na weekend, bo z pewnością już ono jest gdzieś od weekendu, tak mi się wydaje. A dopiero dzisiaj nagrywam dla was ten film. Więc musimy go trafić. O dawaj, dalej, 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 bo to już nie jest zabawne, że jeszcze go nie... Trafiliśmy, patrzcie, minął dopiero. A tak przez ostatnie kręcenia w ogóle go nie widzieliśmy. Op, przeleciał, przeleciał i jest szansa, żeby trafić, nie... Robin Hood. Drugi raz tego samego żartu opowiadał nie będę. Suchego. Rzadki. O, 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 znowu epic. Któryś raz już tam trafiliśmy tą babkę. Przeleciał. O, lisek chytrysek, mega fajny skinek. No i co? Panie, nietypowy. Nic. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Mi się wydaje, trzeba zakręcić darmowym kołem pierw. Jeszcze. Może jakiegoś gema trafimy. Na przykład te 150, których nigdy nie trafiłem. Okej, 10 gemów. Już chciałem się śmiać, że trafiłem jeden klejnot. Jeszcze raz zakręćmy darmowym kołem. Bo trzeba oczywiście skorzystać z darmowej opcji. Patrzcie, 150 będzie, dawaj! Zawsze jest to samo. Zawsze jest to samo, że przed 150-ką się zatrzymuje. Możecie dać znać w komentarzu, czy trafiliście kiedyś te 150 gemów, bo jestem ciekawy. O, stój! Nie, no klauna dostanę, nie, 5 gemów. Dobra, gemy odrobione. Jako tako, jako tako.
No to co, lecimy dalej. Jeszcze jedno kręcenie, moi drodzy. Kolejne 1100 gemów wydane, prawie przeleciał. No zaraz mi zabraknie gemów, naprawdę. A jak zabraknie gemów, to będzie źle w tym odcinku. Jak teraz nie trafimy, to mi się wydaje, że muszę zagrać jeszcze jeden meczyk. Muszę zagrać jeszcze jeden meczyk, zlać jednym z innym skórę i wtedy kółko odda. Next. No kurde. Niedobrze. Tak, 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 tak. Jest! Mamy to w końcu. Trzeba było wydać 3300 gemów, żeby trafić. Dobra, dziękuję każdemu, kto łapkę zostawił. No i dobra, co tu jeszcze nam wypadnie? Już raczej nic ciekawego, nie? Ja wszystko chyba z tego kółka już mam. Fajnie by było, jakbyśmy na przykład skiny, które już mamy na tej liście, która się rozwija, jak przeglądamy koło, były na przykład na szaro, nie? Niki. I wtedy byśmy wiedzieli, że już ten skin mamy i którego nam brakuje. Coś specjalnego. Jest Golas. Mówię o tej liście tutaj, nie? Fajnie by było. Trzeba napisać do twórców gry, może coś takiego wprowadzą. I uwaga, legendarny. I wchodzimy na coś specjalnego. I moi kochani, mamy go. The Free Spirit. Spójrzcie, przekomiczny skin. I zobaczcie, czarny to w ogóle wygląda jak kominiarz. Jakby wpadł nago do komina, naprawdę. Mamy chłopa zielonego, taki Hulk. Fioletowy, czerwoniutki. To jest taki, jaki to jest kolor? White? Taki mocno white? Walter White! Kto oglądał Breaking Bad? Ten wie, jak wygląda Walter White. Identycznie jak on. Więc zagrajmy sobie Walterem White'em. Dlaczego by nie? Lecimy z kolejnym meczykiem. Laser Dash. Uwielbiam ten tryb. Naprawdę mi się mega podoba. Możecie też dać znać w komentarzu, jak oceniacie ten tryb. Gracie go, czy wolicie normalne meczyki. Ja najczęściej gram w tryby okresowe, które są dostępne w Stumble Guys, ponieważ fajnie można wyćwiczyć sobie różne taktyki grając na tej mapie, bo wiecie, normalną mapę faktycznie można samemu sobie odpalić. No ale wtedy gracie z botami, a tutaj z przeciwnikami to jest totalnie inny challenge, totalnie inny vibe. Totalnie wszystko inaczej się rozgrywa. O, zobaczcie, jak ta cenzura moja jest zbugowana z góry, widzicie? Była taka malutka przed chwilą, a teraz jest taka wielka. Pewnie kiedyś to naprawią, ale niech będzie. Co ten chłop robi? Patrzcie, chłop wchodzi w ścianę. Pyk, leżycie, leżcie. Walter White was wyjaśnia. Pyk, nie trafiam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Puu! Leżycie, leżcie, po raz kolejny. Pyk, banana w ryja. Wow, trafił mnie! No dobra, moi drodzy, czy mi się wydaje, czy mamy tu jakiegoś kozaka? Kozaka, który chciałby mnie tutaj skrócić. Zobaczmy, jak tańczymy. Aha, ja taką emotkę mam podstawową ustawioną, bo grałem w wersję beta. O, jest taka zależność, wam powiem o czymś jeszcze. Jak odpala się Stumble'a wersji beta, to się wszystkie ustawienia resetują. Trzeba na nowo ustawiać emotki, tańce, skiny i tak dalej, i tak dalej. A ja zawsze o tym zapominam i zaczynam nagrywać dla was odcinek bez ustawiania tego. Dobra, mamy tutaj chłopa. Ja bym się przytrzymał tu na samym środku. Szczupak na dół na razie, git. Panienko. O kurczę, nie trafiłem cię. Ej, ten banan taki chciał być za mądry chyba. Pingwin, leżysz? Palisz się? Idealny timing w pingwina, nie? Pyk, leżysz gościu? Spaliłem kolejnego chłopa. Jestem zły. Pani się też spaliła, pani księżniczka się spaliła. Dobra, sam wyeliminowałem trzech. Albo dwóch. Trzeba by było zobaczyć na powtórce, której oczywiście nie ma. Mamy wielki finał, mamy wielki finał. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jest banan. Mi się wydaje, że banan może być tutaj największym kozakiem, wiecie? Tak mi się wydaje. Zobaczmy, kto się będzie na mnie fokusował. Mhm. Na razie nikt. Banan, banan, widzicie? Banana, cyk. Kosa poszła w nogi. Skrzyżaka dostał. Czerwona kartka dla Farela powinna być. Pyk, znowu, dwóch naraz zostało kosę. Banan poleci teraz do przodu. Leci banan, patrzcie, prawie go trafiłem. Pyk, nie trafiam go, ale najgorzej. Zepsułem! Zepsułem!
Ja dziękuję, zepsułem taką gierkę, jestem totalnym borowikiem. Widzowie. XD na czacie. Jeszcze raz. To jest właśnie zgubne. Te emotki są mega zgubne, że można przez chwilę stracić kontrolę nad swoją postacią. Każdy, kto ma emotkę, to wie, że jak się uderzy, to postać jeszcze przez następną sekundę albo pół stoi w miejscu. Się mu zacina. No i właśnie w tym momencie mnie to zgubiło. Nieważne. Nieważne. Teraz Walter White sobie ze wszystkim poradzi. To niezły borowik ze mnie. Okej. Okej. Czy jest taki sam skinek jak ja? Nie ma. Dobra, chłop spadł. XD. Dobra, podcinam ich tu wszystkich. Jeszcze raz, podciąłem. Ja się tak łatwo nie poddam. Pyk. I podcinka. Ślisk jest turbo mocny, nie? Pyk, bomba w oko. Teraz, teraz, teraz. I podcinka, podcinka, podcinka. Ach, nie udało mi się. Dobra, przechodzimy dalej. Te pierwsze mapki, powiem wam chyba, że nawet są najtrudniejsze. Wydają się najłatwiejsze, ale są chyba najtrudniejsze, ponieważ wszyscy się pchają i nieraz po prostu spychają cię na ten laser. Jest to niebezpieczne, łatwo tutaj wypaść albo się spalić po prostu. Okej. Kto został? Jakiś faraon, kosmonauta i jeden Inferno Dragon. Ten smok jest bardzo ładny i chyba przydałoby się go wyjaśnić. Co wy na to? O kurczę, podbijam się. Dobra, szczupaczek. Kotek. Masz bryja. Lecisz na dół, mordziaty. Nie, jednak nie. Pyk, nie trafiam. Hop. Dobra, tu mnie ledwo, ledwo co przeskoczyłem, bo tutaj mnie troszeczkę zblokowali, widziałem. Podczas tego skoku. Dobra, teraz kosa jest. Łatwo! Czy widzieliście ten mikroskok mój? Pik! I przeskoczyłem nad tym laserkiem. Okej. Okay. Czyli ten astronauta Divi Procent. On jest chyba takim tutaj największym koksem, który może mi zagrozić. Mam nadzieję, że znowu nie odpadnę sam z własnej głupoty. Trzeba oczko przetrzeć. I wyjaśniamy towarzystwo. Okej. Okej, okej, okej. Okej, 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 ten, 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 ten. Pełen fokusik, bomba w oko, leżysz. Żeby nie myślał, że... Ja tutaj borowik. Tyk. Tyk. Leżysz, chamie, spali się? Nie spalił się niestety. Dobra, jeden się już sfajczył, nice. Okej. Okay. Wow! Ten astronauta, mówiłem wam, że on jest największym koksem tutaj, nie? Dobra, kolejny spadł, tak? Przerosło go to! Co jest? No kurczę, nie było z kim walczyć! Że ich pokonał laser! No dobra, Walter White wygrywa tą gierkę. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, ponieważ 60% osób tego nie robi. A chciałbym takiego mieć fajnego ziomka jak ty u mnie w subskrybentach. Na dzisiaj to było tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!